Witajcie trochę w innych okolicznościach na moim kanale Daleko od Miasta. Wiecie, życie zaskakuje. No i jakby to powiedzieć, mnie też zaskoczyło. I trochę mi się pozmieniało. Słuchajcie dalej, to opowiem, o co chodzi. To pamiętajcie, subskrypcja, komentarz, polubienie. Będę mega wdzięczna. Serio. No więc, zaczynamy. Tak więc, byłam w Grecji. A teraz, gdzie jestem? Jestem w Niemczech. Jestem we Freiburgu. Przejechałam prawie 3000 kilometrów w to miejsce. Jaki był tego powód? Otóż w Grecji, jak byłam, w pewnym momencie zrobił się high season. Zrobiło się upalnie, strasznie upalnie. Było 42 stopnie. Ja nie byłam w stanie pracować. Mój komputer się przegrzewał. Strasznie szybko tracił baterię. Czas mnie gonił, ponieważ miałam terminy i zobowiązania. Bateria, nawet jak się ładowała, to nie wytrzymywała zbyt długo. Brakowało mi czasu i możliwości na to, żeby pracować zdalnie w ten sposób, czyli jak i do tej pory pracowałam, czyli poza systemem. W pewnym momencie byłam zmuszona do tego, żeby zostać na kempingu, siedzieć na kempingu i móc ładować sobie po prostu baterię i ładowarkę i laptopa prądem z kempingu. W związku z tym musiałam płacić gdzieś, z tego co pamiętam, tak dokładnie 10,5 euro za dobę. To znaczy za mój samochód i za jedną osobę w tym samochodzie. To wychodziło 10,5 euro za dobę. Nie jest to koszt jakiś mega wysoki, powiedzmy, jest to bardzo niski koszt, natomiast dla mnie na tyle wysoki, że musiałam zacząć oszczędzać na jedzeniu, no bo nie mam na czym innym oszczędzać. Byłam w ten sposób parę dni na kempingu w okolicach Półwyspu Mani. Nie robiłam stamtąd nagrań, bo po prostu bardzo dużo czasu musiałam poświęcić na pracę. Następnie postanowiłam, takie było moje postanowienie, pojechać na samo południe Półwyspu Mani. Więc ruszając z tego kempingu, zrobiłam ze sklepu spożywczego taki wstępniak dla Was, że właśnie tam ruszam i zobaczymy, co będzie z noclegiem i zobaczymy, co będzie dalej. I byłam pełna mega, mega pozytywnych emocji i chciałam tam zostać, chciałam znaleźć jakąś miejscówkę. Natomiast jak to w życiu bywa, nie wszystko idzie idealnie, na pewno nie u mnie. Nie jestem typową insta girl, która po prostu zawsze twierdzi, że wszystko jest super. Ja teraz jestem w miasteczku Stołpa. Musiałam zostać tutaj parę dni na kempingu płatnym, bo jest cień. A w okolicach Mani tego cienia może mi brakować. Musiałam trochę popracować, także wstrzymało mnie przed podróżowaniem, wstrzymała mnie praca zdalna i możliwości. Komputer się przegrzewa w ciągu dnia, w związku z tym mogę pracować tylko do godziny 10, a później od 17 co najwyżej. Jest 42 stopnie, jest piekielnie gorąco. Na pracę na dworze jest bardzo ciężko, bo po prostu wszystko się odbija od monitora. Ale teraz mam troszeczkę więcej luzu, więc postanowiłam pojechać dalej. W najgorszym wypadku zrobię tylko taką objazdówkę po półwyspie. Nie wiem, gdzie będę nocować. Nie wiem, jak będzie wyglądał temat spania bez cienia, bo obawiam się, że tak może być. Ze względu na ISE, bo w samochodzie da się wytrzymać, ale ze względu na ISE możliwe, że nie będę mogła nocować na samym półwyspie. W każdym razie jestem zaopatrzona w wodę, we wszystko i ruszamy z tematem. Zobaczymy, co tam jest. Możliwe, że będzie to tylko szybka objazdówka, a wrócę do tematu dopiero jak będzie już trochę chłodniej i jak nie będzie tylu turystów, bo jednak teraz zrobił się high season i przynajmniej w Stołpie na plaży, no, straszne tłumy, nie mój klimat. Ja w ogóle tam nie chodziłam na plażę. Są wszędzie parasole, kafejki, jest mega drogo. Jest bardzo ładnie, oczywiście nie mogę powiedzieć, że nie, ale
No, ja się źle czułam. Musiałam zostać na tym kempingu ze względu na to, że to jest jedyny kemping w okolicy. Na dziko tutaj nie było możliwości, przynajmniej tak nie chciałam ryzykować ze względu na pracę, ze względu na brak cienia. Tak jak patrzę, to może być naprawdę z tym dosyć duży problem. No i zobaczę. Jeżeli będzie bardzo źle, to po prostu jadę na północ i wrócę tutaj, jak zrobi się chłodniej. Średnio się czuję, również psychicznie, ze względów osobistych. Ale chcę kontynuować tą podróż i zobaczymy, może humor się poprawi, jak zobaczę te widoki Mani. Otóż wyszło na to, że wyjeżdżając na samo południe tego półwyspu, dostałam udaru słonecznego. Było bardzo gorąco. Klimatyzacji w samochodzie nawet nie miałam co włączać, bo nie dawała rady. Spędziłam tam jeden dzień. Okazało się, zresztą ja wiedziałam, że tak będzie, ale okazało się, że nie ma tam ani jednego drzewa tak naprawdę, nie tylko z tego, co było widać na mapach i tak dalej. W związku z tym kompletnie nie miałam żadnego cienia. Poza tym w miejscach, w których myślałam, że będzie naprawdę spokój i będę mogła sobie spokojnie zostać, chociażby przenocować, było bardzo dużo turystów. Ten sezon bardzo mnie zmęczył. Szczególnie w miejscach, w których po prostu chciałam odpocząć i tak dalej. Wody jednak słodkiej troszeczkę mi brakowało do mycia, bo mimo, że mam trochę jej, znaczy mam dużo, tak, ale generalnie ona się i zagrzewała i byłam dosyć mocno tak obciążona w tym okresie i psychicznie, i pracą, i nie miałam zupełnie nastroju na to i możliwości, byłam już naprawdę zmęczona. I ten upał oraz masa ludzi, która była po prostu wszędzie, spowodowała, że moje myśli, będąc tam na samym południu półwyspu, na plaży, gdzie było jedno drzewo i pod tym drzewem siedziało 15 osób, a jeszcze do tej plaży trzeba było dojść z parkingu, na którym nie było kompletnie żadnego cienia. Pies nie dawał rady. Plaża przepiękna. Zresztą naprawdę ja tam muszę wrócić, ale to będzie wrzesień, październik, marzec, coś w tych okolicach i tam zostanę na pewno. Natomiast to wszystko mnie tak mocno przytłoczyło. Jeszcze do tego ten udar, będąc sama w samochodzie, musiałam prowadzić samochód i wracać stamtąd. Mimo, że udar spowodował słoneczny to, że miałam dreszcze, ból głowy, nie przechodził mi ból głowy po tabletkach przeciwbólowych, miałam dreszcze i jeszcze nie widziałam dobrze. Musiałam stamtąd wrócić samochodem i znalazłam pierwszą lepszą miejscówkę taką darmową, zresztą bardzo fajną, zostałam tam 2 noclegi. I w trakcie tych 2 noclegów podjęłam decyzję, że muszę jechać na północ. I uciekać po prostu od ludzi, od turystów i od tych upałów, które tam są, upałów bez drzew. No i w tym właśnie czasie dostałam propozycję zamieszkania we Freiburgu od dziewczyny, takiej Niemki, która ma tutaj mieszkanie, ma apartament, w zasadzie mieszkanie, 3-pokojowe mieszkanie i wyjeżdża na urlop na 3 tygodnie. Wprawdzie zastanawiałam się na początku, czy nie wyjechać gdzieś do Rumunii i tam w górach nie zostać na ten okres sezonu.
Myślałam też o Chorwacji. Mam tam koleżankę, która prowadzi kemping, w związku z tym mogłabym tam na chwilę zostać, ale z kolei przytłoczyła mnie myśl o tym, że będzie tam też bardzo dużo turystów. W związku z tym zaczęłam rozważać temat wyjazdu do Freiburga. Nigdy tutaj nie byłam. Czarny Las, Schwarzwald. Uczyliśmy się o tym na geografii w podstawówce. Zawsze chciałam tutaj przyjechać, odwiedzić, zobaczyć, o co chodzi z tym Schwarzwaldem. I taka okazja darmowego noclegu na 3 tygodnie, no nie powiem, zwabiła mnie. Tak więc przyjechałam tutaj. 2700 albo w tych okolicach kilometry. Jechałam tutaj 6 dni z tego względu, że po pierwsze nie chcę przekraczać prędkości 90 km na godzinę ze względu na oszczędność benzyny. Po drugie jednak pracę mam po drodze, w związku z tym musiałam się zatrzymywać. Nocowałam w różnych miejscach na dziko po drodze. Ostatnie kilometry, ostatnie nie wiem, chyba 500 kilometrów czy 400 kilometrów były przez Niemcy. W zasadzie jeden wielki korek, ponieważ sezon, wszyscy akurat tą autostradą jeżdżą w tym miejscu. Trafiłam też na weekend, w związku z tym jeden dzień ostatni poświęciłam, czy nawet półtora dnia, żeby przejechać w ogóle przez Niemcy, bo jeszcze musiałam się po drodze zatrzymywać, pies i tak dalej. Nie da się tego zrobić w sposób taki spokojny, bez picia tego typu napojów, a ja takich napojów nie piję. Także po prostu trochę to trwało. 6 dni tutaj jechałam, kosztowało mnie to tak w okolicach 400 euro ten przejazd, po to, żeby 3 tygodnie odpocząć. 3 tygodnie mieć na to, żeby uporządkować sobie samochód, posprzątać, bo był w stanie już naprawdę fatalnym. Odpocząć mentalnie, odpocząć od problemów, które mam różnych, a jest ich sporo. To nie jest życie jak w bajce. Trochę zrobić zakupów, tańszego jedzenia dla psa przez internet, bo miałam adres, w związku z tym mogłam kupić trochę rzeczy tańszych przez internet niż w sklepach droższych. Zaopatrzyć się między innymi w kabel do ładowania powerbanka dodatkowy do zapalniczki samochodowej, bo jednak bez tego bardzo ciężko mi było. Bo za dużo pracuję przy komputerze. Także panele fotowoltaiczne, które mam, są super, ale jednak jakbym kupiła oczko droższe, ładowałyby się szybciej, byłoby to zdecydowanie sprytniejsze. Natomiast jeszcze druga rzecz, że jednak jak przemieszczam się samochodem, to w tym czasie nie mogę ładować powerbanka, a czasami muszę pracować, w związku z tym na tych dniach tracę. Także koordynacyjnie tak naprawdę ten wyjazd jest naprawdę bardzo skomplikowany i no i tak dalej. Wiecie, praca przy laptopie, podczas gdy pracuję tak naprawdę, no nie powiem, że na cały etat, ale przez powiedzmy 2 tygodnie w miesiącu pracuję codziennie na cały etat, a później dorywczo wtedy, kiedy trzeba coś zrobić. W związku z tym codziennie przez 2 tygodnie te 8 godzin mam laptop otwarty. Natomiast powerbank ładuje mi się ze słońca 10 godzin. W związku z tym muszę mieć tego słońca cały czas. Nie mogę mieć chmur. W momencie, kiedy składam filmy, to w momencie, kiedy wysyłam je na YouTube albo je renderuję, składam, to ten laptop zużywa się naprawdę, bateria w tym laptopie zużywa się bardzo szybko. Co powoduje to, że nie mogę tego robić po prostu codziennie, muszę to dzielić, to składanie na dni. No nie da się, to jest koordynacyjnie bardzo skomplikowane. Już nie mówiąc o noclegach, które są, ale no nie mogę siedzieć na jednym miejscu, prawda, 2 miesiące. Co parę nocy muszę zmieniać ten nocleg. Muszę, chcę, również po prostu chcę, bo się nudzi, bo często to no nie jest takie, czasami te noclegi nie są w jakichś rewelacyjnych miejscach, czasami są naprawdę wynikowe,
Ale zdarza się, że to są bardzo fajne miejsca, także dla tych chwil i dla tych miejsc i dla tych momentów tej wolności, w ogóle tej całkowitej wolności, tak prawie całkowitej, no bo jednak jestem przywiązana i w jakiś sposób nie mogę robić wszystkiego, bo jednak muszę pieniądze zarabiać i tak dalej, ale jednak dużej wolności warto, nie? Warto się podjąć tego wyzwania. Tak więc dzisiejsze nagranie jest troszeczkę takie bardziej nostalgiczne. Może trochę tutaj jest więcej przemyśleń, mniej zabawy, mniej performance'u, który był do tej pory. Ale na pewno jeszcze coś się znajdzie innego. Mam bardzo dużo pomysłów w głowie, co robić dalej. Pod koniec tygodnia muszę wyjechać stąd. Tak więc nie wiem jeszcze, dokąd wyjadę. Czy to będzie Grecja z powrotem, czy może to będzie Hiszpania, Portugalia. Zastanawiam się nad Pirenejami na początek. Niemniej wyjeżdżając stąd, w pierwszej kolejności będę musiała zająć się pracą, ponieważ będę miała wtedy dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Także nie wiem jeszcze, jak to ogarnę. Natomiast wiem, że za parę dni muszę opuścić to lokum, posprzątać, oddać klucze i no i zrobić, i wyruszyć dalej w podróż. Przede mną jeszcze dosyć dużo miesięcy do, znaczy powiedzmy 2-3 miesiące podróży do momentu, kiedy będzie zima, a zimą nie mam zielonego pojęcia, co będę robić. Możliwe, że coś wynajmę na okres zimowy, bo w samochodzie będzie mi bardzo ciężko przeżyć. Nie mam za bardzo ochoty wyjeżdżać poza Europę z różnych względów, ale również z tego powodu, że jestem po prostu sama i myślę, że na początek takich wyjazdów, czy na początek takiego życia potrzebuję jeden sezon przezimować w sposób kulturalny, czyli po prostu w mieszkaniu, nie w samochodzie. Może kiedyś uda mi się kupić campervan, wtedy byłoby mi dużo prościej, wtedy na pewno bym się nie zastanawiała, w jaki sposób przenocować. Możliwe, że to byłaby po prostu Andaluzja w Hiszpanii. Przezimować. Możliwe, że to byłaby Andaluzja w Hiszpanii. Na chwilę obecną nie mam campervana, a w samochodzie osobowym no ja nie jestem taką hipiską, żeby móc w ten sposób myśleć i w ten sposób na to być przygotowana, żeby w ten sposób zimować. Także pewnie coś wynajmę. No i z powrotem planuję rozpocząć swoją podróż, jak tylko to będzie możliwe, czyli możliwe, że to będzie marzec w tym roku, to znaczy w 2024 roku. Ale póki co plan jest taki, że za parę dni wyruszam dalej, a wy będziecie mieli kolejne odcinki przygód Agnieszki daleko od miasta. No bo nagrywanie filmów, które tak naprawdę są dla mnie takim też pamiętnikiem mojego życia, tego okresu, który teraz jest, no są dla mnie dużym wyzwaniem, ale również sprawiają mi olbrzymią radość. Tak więc taki film przejściowy, film troszeczkę o mnie, ale chyba też spełniający to, co część z Was oczekiwała, czyli tak naprawdę o co chodzi, tak naprawdę pokazujący tą rzeczywistość, a nie tylko te wspaniałe chwile, które są tak naprawdę tylko chwilami, nie? A nasze życie to jest nie jest jedną wielką przygodą. Mamy swoje zobowiązania, mamy swoje trudności, które musimy codziennie pokonywać. No ja też je mam i nie jest ich wcale tak mało. Także wszystko idzie w swoim tempie, w swoim czasie, ale też chciałam pokazać Wam, że no nie jest
kolorowo. Sprzęt się psuje, sprzęt się niszczy, pieniędzy brak, zapasów finansowych brak. A tak a propos zapasów finansowych i pieniędzy, stworzyłam profil na Buy Coffee i będę mega wdzięczna za wpłaty, za moją twórczość. Może Wam coś daje, może sprawia Wam przyjemność, może Was, tak jak mi się wydaje i takie było moje zamierzenie, daje Wam odwagę do tego, żeby robić podobne rzeczy, bo życie mamy tylko jedno, nie? I szkoda je zmarnować tak, jak marnują je może niektóre... O, może mi się takie, może trochę skojarzenie, jeżyki, że latają, żeby jeść i jedzą, żeby latać. No nie chciałabym takiego życia i życzę Wam, żebyście też mieli po prostu odwagę, żeby w ten sposób nie stracić tego życia. No chyba, że ktoś po prostu tak, komuś ktoś tak chce, prawda? Bo można też spokojnie założyć, że dla niektórych jest to życie bezpieczne i przyjemne. No ja po 20 latach pracy w architekturze, gdzie moje życie było pracą, ocknęłam się, że kurczę, ja z tego nic nie mam, nie? Wiecie, ja z tego naprawdę nic nie mam. Trochę budynków, które głównie ludzie krytykują, jak zawsze w naszej rzeczywistości. Masa zerwanych nocy, dni, stresów, terminów, mało wyjazdów, mało urlopów, nędzne pieniądze. Ja nawet nie mam mieszkania, nie? Nic sobie nie kupiłam za to, a nie żyłam balując cały czas. Po prostu taka brutalna rzeczywistość, że pracowałam i to były pieniądze, które musiałam wydawać na życie, nie? I mogłabym tak dalej to ciągnąć, ale widzicie, no można inaczej, nie? Tak więc takim nostalgicznym, może trochę namieszanym stylem, na pewno nie takim, jakie były poprzednio. To nie jest performance tym razem, ale po prostu przemyślenia. Zostawiam Was i do następnego. W komentarzu pod tym filmem zamieściłam link do Buy Coffee. Jest to portal, z którego możecie mnie wspierać, płacając drobne kwoty za moją twórczość, do czego Was gorąco zachęcam.